wiesz, od czego zacząć? Czy wiesz, jakie kroki musisz wykonać, żeby faktycznie ten biznes rozpocząć? W dzisiejszym odcinku wideo poradnika nieruchomościowego powiem Ci o tym, w jaki sposób można krok po kroku zacząć realizować podnajem. A jeśli nie widziałeś wcześniejszych odcinków na temat tego, jakie cechy i umiejętności potrzebujesz mieć, jakie są mity na temat podnajmu, to zapraszam Cię do obejrzenia poprzednich moich odcinków wideo poradnika nieruchomościowego. A tymczasem przejdźmy do konkretów. Pierwszym krokiem, który musimy sobie wziąć pod uwagę, zanim w ogóle zaczniemy działać, moim zdaniem, jest wiedza. Warto zdobywać wiedzę, warto się szkolić, kształcić, więc jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że faktycznie jesteś osobą, która chce zdobywać wiedzę, chce się kształcić, chce rozwijać swoje umiejętności, więc duży plus dla Ciebie. Oprócz oczywiście tego kanału, oprócz tego poradnika, znajdziesz dużo innych materiałów, na przykład autoreklama. Zachęcam do kupienia książki o podnajmie od A do Z, której jestem autorem. Zachęcam też do obejrzenia innych form, innych osób, które uczą, w jaki sposób robić podnajem, które dzielą się swoim doświadczeniem, żeby po prostu wybrać osobę, która najbardziej Tobie odpowiada wartościami i z nią po prostu iść przez ten świat podnajmu, bo na pewno będzie Ci łatwiej. Więc pamiętaj, że nie każdy będzie do Ciebie trafiał, nie każdy mówca, nie każdy szkoleniowiec, nie każdy trener, więc tak samo niekoniecznie musisz utożsamiać się z tym, co ja mówię. Ja mówię to, co przychodzi z mojego doświadczenia, to, czym mogę się podzielić, i jeżeli Tobie to pasuje, to się cieszę, to zapraszam Cię do oglądania po prostu dalej tego wideo poradnika. Kolejna rzecz. Analiza. Jeżeli już mamy wiedzę, wiemy, jak się do tego zabrać, to warto zrobić analizę rynku, na którym chcemy działać. Do tego fajnie można wykorzystać tabelki w Excelu, gdzie po prostu przede wszystkim musimy zastanowić się, jaki mamy rynek, na którym chcemy działać, czy jest to rynek do wynajmu na pokoje, czyli jeżeli nie masz w swojej miejscowości na przykład żadnej uczelni, to niekoniecznie pokoje będą miały sens. Dlatego jeżeli mówimy o większym mieście studenckim, to faktycznie pokoje mogą mieć większy sens, więc robimy sobie taką analizę, ile mamy uczelni w danym mieście, ile mamy zakładów pracy, jakie to są zakłady pracy, czy pracownicy w tych zakładach faktycznie mogą być potencjalnymi najemcami na Twoje pokoje, czy niekoniecznie, czy może pracuje tam tylko, powiedzmy, bardziej wykwalifikowana kadra i potrzebują całych mieszkań. Więc robimy dobrą analizę, sprawdzamy i wybieramy sobie określone miejsca w swojej miejscowości, określone osiedla, dzielnice, na których będziemy się skupiać. To, do czego Cię zniechęcam, to latanie po całym mieście i bycia uniwersalnym podnajmistrzem, podnajmującym, który szuka wszędzie okazji. Warto się wyspecjalizować w określonych dzielnicach, w określonych miejscach, dzięki czemu będziesz wiedział, jakie są układy danych mieszkań, ile jest pokoi i jak ktoś do Ciebie zadzwoni za chwilkę, zaproponuje Ci 64-metrowe mieszkanie przy ulicy Piłsudskiego, to Ty od razu wiesz, że tam jest na przykład 4 pokoje, jest możliwość wydzielenia 5 i wiesz, za ile możesz to mieszkanie w tym miejscu i te pokoje wynająć. Więc to jest właśnie fajna opcja specjalizacji się w danych miejscach, w danych dzielnicach. Jeżeli zrobiliśmy już dobrą analizę i wiemy faktycznie, kto jest naszym rynkiem, kto jest naszym klientem, jaki mamy rynek, jakie mamy potencjalne mieszkania, ile możemy rzeczywiście, przynajmniej w teorii na razie, na tym zarobić, to możemy przejść do kolejnego kroku i właśnie sprawdzić w drugą stronę, jaki mamy rynek. Czy jest to rynek do wynajmu na pokoje, czy jest to rynek do wynajmu całych mieszkań, czy może mikrokawalerki, czy może domy z podziałem na mikrokawalerki, na pokoje, na piętra, na mieszkania. Jest bardzo dużo różnych opcji, więc zachęcam Cię do tego, żeby troszkę otworzyć się na to, że nie tylko podnajem wiąże się z wynajęciem mieszkania czy domu i podnajmowaniem na pokoje, ale możemy to w tym modelu robić praktycznie każdą inną nieruchomość. Może to będzie fajny rynek na podnajem i wynajem krótkoterminowy, na przykład poprzez Booking, poprzez Airbnb, właśnie na doby. Więc są różne możliwości. Zrób analizę, zanim zaczniesz działać. Sprawdź, co się sprawdza po prostu w Twojej miejscowości. Jaką mamy konkurencję? To też będzie istotny czynnik, który nie powoduje, że jeżeli mamy wysoką konkurencję, to znaczy, że nie warto w ogóle na tym rynku inwestować, tylko to znaczy, że troszkę inne działania trzeba będzie przedsięwziąć. Jeżeli zaczynamy na rynku, na którym nie ma konkurencji, a mimo wszystko takie rynki jeszcze są, różne są miejscowości, to będziemy mieli całkiem inną pracę do wykonania. Będziemy musieli uświadamiać właścicieli, co to jest podnajem, jaki to jest model, że jeżeli jest dobra firma, która robi podnajem, to nie ma się czego bać, jakie wartości powinny stać za podnajmem. Więc tu będzie bardziej uświadamianie właścicieli, bo na spotkaniach będą ludzie zdziwieni: o, nie słyszałem, że coś takiego jest. Proszę mi więcej wytłumaczyć. Albo podnajem, tak, słyszałem, nie dziękuję. A tak naprawdę sam nawet do końca nie wiesz, czym to się wiąże, taki właściciel.
Więc inaczej będziemy w takim rynku działać, a inaczej, jeżeli jedziemy na ogłoszenie, które się pojawiło, mieszkania do wynajęcia i właściciel pyta, czy pan chce zrobić podnajem. Tak, chcemy tu zrobić podnajem. No to proszę mi przedstawić swoją ofertę, bo już tu trzech innych podnajemców było, więc chcę sobie wybrać najsensowniejszą. Więc zobacz, całkiem inne argumenty trzeba będzie przedstawiać, całkiem inaczej nastawić się na działanie na takim rynku. Ale uwierz mi, że i na jednym, i na drugim jest szansa dalej zrobić to, co trzeba, dalej rozwijać swój biznes, bo na rynku, na którym jest duża konkurencja, możemy się wyróżniać na tej konkurencji, robić coś innego, dać inną ofertę. Nie chodzi mi o to, żeby startować z niską ceną i próbować konkurencję przegonić tym, że robimy po minimalnych stawkach, które mogą się za chwilkę okazać, że są w ogóle nieopłacane dla nas, ale po to, żeby dawać inną jakość, dawać coś więcej, żeby dawać przede wszystkim siebie, a nie tylko biznes, umowę i powiedzmy zyski. Więc konkurencję sprawdzamy i odpowiednio później dopasujemy swoje działania. Następnie potencjał nieruchomości w danej miejscowości. Ważne jest to, żeby przeanalizować, czy dane dzielnice, które sobie wybraliśmy, faktycznie mają takie nieruchomości, jak nam potrzeba. Bo może najbliższa dzielnica albo osiedle, na którym znajduje się uczelnia, ma same domy jednorodzinne i niekoniecznie będą tam mieszkania. A może na przykład będzie to osiedle, na którym są tylko kamienice i to też całkiem inaczej trzeba będzie podejść do tego biznesu, całkiem inna będzie inwestycja w mieszkanie w kamienicy niż w mieszkanie w bloku, którym zarządza spółdzielnia w wielkiej płyty, czy na przykład w bloku z cegły, który jest inaczej zarządzany mimo wszystko niż kamienica. Więc musimy wziąć pod uwagę, jaki mamy potencjał nieruchomości, jakie są mieszkania, czy są większe mieszkania z potencjałem do podziału na przykład na pokoje, czy są mniejsze mieszkania. I tak jak mówię, bądźmy otwarci, nie idźmy za wszelką cenę, że muszę mieć 4-5-pokojowe mieszkania i tylko tego się trzymam. Różny rynek, różne działania. Zachęcam do myślenia i do uniwersalności niż do wzięcia jakichś schematów skopiowania od kogoś innego, z innego miasta i próbowania wcielenia ich na siłę do swojego biznesu. Kolejna rzecz, ogłoszenia. Jeżeli mamy już przeanalizowany rynek i wiemy mniej więcej, co tutaj możemy zdziałać, to warto sprawdzić to w praktyce. Jak? Po prostu wystawiając ogłoszenia. Możemy zaposiłkować się zdjęciami na przykład, które już mamy innych nieruchomości do wykorzystania, innych pokoi. Możemy poprosić kogoś znajomego, czy mógłby nam pożyczyć swoje zdjęcia do zbadania rynku, mówiąc oczywiście wprost co i jak, bo oczywiście nie zachęcam do wykorzystywania cudzych zdjęć, to generalnie też nawet z tego co kojarzę, to może nie przestępstwo, ale wykroczenie jest to niedozwolone, bezprawne, więc wykorzystujemy swoje zdjęcia, ewentualnie czyjeś za czyjąś zgodą, więc odezwijcie się do znajomego, żeby wam pożyczył zdjęcia i wrzućcie po prostu ogłoszenia, mam pokój do wynajęcia na osiedlu X, które sobie przeanalizowałem za daną cenę i zobaczycie, czy faktycznie są ci chętni. I to jest bardzo fajna metoda sprawdzenia rynku w praktyce, bo to, że sobie przeanalizowaliśmy i wiemy, że na danym osiedlu wynajmiemy pokoje za 600 zł każdy, jednoosobowy, no to jest taka teoretyczna wiedza. A czy faktycznie wynajmiemy? Sprawdzimy poprzez wrzucenie ogłoszenia i będziemy widzieć, czy w ciągu najbliższych kilku dni był jeden telefon, nie było w ogóle, czy było 15. I na podstawie tego też możemy wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jeżeli nie ma w ogóle telefonu, to albo mamy za wysoką cenę, albo za słaby standard tego mieszkania, tego zdjęcia, które wrzuciliśmy, albo na przykład jest niekoniecznie fortunny okres, w którym jest dużo mniej chętnych, dużo mniej najemców potencjalnych na to mieszkanie. I wtedy znowu możemy dostosowywać, troszeczkę zwiększać standard poprzez odpowiednie zdjęcie, albo troszeczkę obniżyć cenę i sprawdzać, w którym momencie zaskoczy i faktycznie pojawią się telefony. Jeżeli mamy takie telefony, to możemy sobie budować potencjalną listę najemców na to nasze mieszkanie, które na przykład wcześniej, które sobie wypatrzyliśmy, moglibyśmy teoretycznie wynająć i przeznaczyć na podnajem. Ale już wiemy, że ten rynek faktycznie ma potencjał. Kolejna rzecz, rusz dupę sprzed komputera i sprzed tych książek, sprzed analiz, sprzed YouTube'a i faktycznie zacznij działać. To, że będziesz przygotowany w pełni, nie znaczy, że taka będzie praktyka. I nigdy się tego nie dowiesz i nigdy nie będziesz w pełni przygotowany w 100%, bo zawsze ten rynek troszeczkę się będzie zmieniał, zawsze wejdzie coś nowego. I jeżeli nie przetrawisz tego w praktyce, to po prostu nie będziesz na to wszystko gotowy. Więc musisz ruszyć ten tyłek, zacząć działać i faktycznie dopiero wtedy ewentualnie dokształcać się w odpowiednich dziedzinach i zobaczysz, jak to wygląda. Kolejna rzecz, działalność. Trzeba mieć założoną działalność, czy to jednoosobową działalność gospodarczą, czy to spółkę z o.o., czy to jeszcze jakąś inną formę działalności. Pamiętaj, że nie możesz robić podnajmu jako osoba fizyczna, musi to być działalność. I zauważ, że celowo działalność dopiero wymieniłem na 8. miejscu naszej listy, a nie wcześniej. Dlaczego? Bo te wszystkie elementy możemy zrobić nie zakładając działalności. No bo
po co mamy zakładać działalność, która będzie nam co miesiąc generowała koszty jej prowadzenia, księgowość, ZUS, jakiś adres na przykład, gdzie musimy zarejestrować, skoro jeszcze w ogóle nie zaczęliśmy działać, nie mamy jeszcze mieszkania. Moim zdaniem działalność możemy założyć tak naprawdę w przeddzień podpisania umowy z właścicielem. Więc według mojego modelu, bardzo bezpiecznego, który też polecam do zastosowania, robimy analizę, rzucamy sobie ogłoszenia, chodzimy po nieruchomościach, oglądamy te nieruchomości, rozmawiamy z właścicielem, negocjujemy warunki umowy, negocjujemy czynsz i jeszcze inne poszczególne rzeczy, o których będę szerzej mówił w kolejnym odcinku wideoporadnika nieruchomościowego. I dopiero wtedy, jak już właścicielem dogadaliśmy te warunki, jak już sprawdziliśmy, rzuciliśmy te ogłoszenia, już mamy potencjalnie chętnych najemców na to mieszkanie, to dopiero wtedy moim zdaniem warto założyć działalność i na drugi dzień z założoną działalnością przyjść do właściciela, podpisać umowę i tak naprawdę w ten sam czas, w ten sam dzień możemy już wpuszczać pierwszych najemców. Da się to zrobić, analizując rynek odpowiednio. Miałem kiedyś taką sytuację na marginesie, że wynajmowałem od właściciela mieszkanie o godzinie 10, a o godzinie 11 już przychodzili pierwsi najemcy oglądać to mieszkanie do wynajęcia. Dlaczego? Bo wcześniej zrobiłem odpowiednią analizę, wrzuciłem ogłoszenia mieszkania, którego jeszcze nie wynająłem. Jeszcze byłem właśnie w ten przeddzień podpisania umowy, więc już chciałem po prostu zrobić to jak najszybciej, żeby nie czekać. I faktycznie dało się to zrobić. W ciągu tego samego dnia podpisałem umowę z właścicielem i na 2 pokoje do wynajęcia, więc da się zrobić faktycznie bezpieczny biznes. Kolejna rzecz. Działaj, popraw, działaj. Pamiętaj, jeszcze raz to podkreślam, nie da się być przygotowanym w 100% na ten biznes, więc według tej metody rusz, działaj, popraw działanie, skoryguj, działaj, popraw błędy, działaj. Właśnie bardzo fajną taką sekwencję usłyszałem ostatnio. Celuj, pal. Popraw, pal, żebyś nie celował, nie dostrajał tej broni na wszelkie możliwe sposoby i zastanawiał się, czy jeszcze można coś zrobić lepiej, dokładniej, tylko faktycznie strzel, przymierz jeszcze raz, popraw, strzel i tak dalej, i tak dalej. Rób działania, a dopiero w trakcie je poprawiaj. Najpierw jakość, później jakość. Najpierw zacznij robić, a później będziesz dokładał kolejne elementy układanki, zwiększał tą jakość swojego działania. Dawaj podstawowe wartości, które możesz dać już na początek, słowność, szczerość, dobre relacje, a naprawdę będzie wszystko się układało pomyślnie. Ważne, żebyś analizował te swoje błędy, które będą się pojawiać w trakcie i je po prostu poprawiał. Nie bój się pytać. Warto szukać bardziej doświadczonych od Ciebie. Jeżeli zaczynasz w podnajmie, to znajdź osobę, która robi więcej niż Ty, która jest ileś kroków przed Tobą i po prostu nie bój się pytać. Często mamy w głowie takie przeświadczenie, że a ta osoba to jest na przykład wielki przedsiębiorca, wielki biznesmen i na pewno nie znajdzie dla mnie czasu, na pewno mnie oleje. A często jest właśnie na odwrót, że osoby, które faktycznie coś osiągnęły, wiedzą, że też kiedyś zaczynały i też na przykład ktoś im kiedyś pomógł, ktoś im coś podpowiedział, więc w ramach takiej wdzięczności chętnie się odpłacą komuś następnemu i też mu pomogą. Więc warto się odzywać do takich osób. Oczywiście nie jest to zasadą, że każdy, do kogo się odezwiesz, poświęci Ci 3 godziny czasu i wyłoży na tacy cały biznesplan, ale na pewno, przynajmniej z mojej perspektywy, mogę Ci zapewnić, jeżeli odezwiesz się do mnie, to w wolnej chwili chętnie Ci odpiszę na taką wiadomość i podzielę się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Więc warto pytać. Szukaj sobie osoby, która jest bardziej doświadczona, niech będzie Twoim mentorem. Może warto takiej osoby też doświadczenie zdobyć, troszeczkę jej pomóc w jego biznesie, ale dzięki temu właśnie zdobędziesz to doświadczenie w praktyce i unikniesz błędów, które ta osoba już powieliła i po prostu powie Ci, słuchaj, to zrób w ten sposób, a tego nie rób tak, bo może to się skończyć takim i takim błędem. Dlatego też na przykład we współpracy ze mną osoby, które otwierają oddziały franczyzowe w innych miastach, właśnie to traktują jako dużą wartość, że mogą bazować na moim doświadczeniu i pozostałych franczyzobiorców, dzięki czemu ten biznes swój mogą robić dużo szybciej, niż by zaczynali od zera i popełniali te same błędy, które przeważnie się często powtarzają w tym biznesie. Więc takie według mnie są etapy rozpoczęcia działalności w podnajmie. Na każdym z tych etapów pojawia się troszeczkę inna rzecz do zrobienia, troszeczkę inne kroki do wykonania. O tym wszystkim będę mówił też bardziej szczegółowo na kolejnych moich odcinkach wideoporadnika nieruchomościowego, dlatego zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco. Jeżeli faktycznie interesuje Cię ta tematyka, jeżeli interesuje Cię temat podnajmu, to śmiało oglądaj na bieżąco. Będę krok po kroku pokazywał, jak robić ten podnajem według mojego subiektywnego modelu, który robię,
którym rozwijam się od 2014 roku, więc zapraszam Cię też do dyskusji w komentarzu. Jeżeli uważasz, że jakiś etap warto było jeszcze dodać, zmienić, to śmiało napisz w komentarzu. A tymczasem dziękuję Ci za poświęcenie czasu obejrzenia dzisiejszego odcinka i zapraszam Cię za tydzień na kolejne odcinki. Do zobaczenia, cześć!